Cześć ludziska, witajcie. Z tej strony Grzybek. Red Sesh z boku jako widz. Tak, a dzisiaj zagramy sobie w SCP-087 A? Nie wiem, ogólnie to jest jakaś zmodyfikowana wersja. Jak widzicie, jest tutaj całe menu. Jest napis The Stairwell. The Stairwell. I ogólnie, wow. I ogólnie, tak, Red Sesh za bardzo się boi. Dlatego tylko ja będę grał tak naprawdę. Wow. Ale mi ciarki przechodzą. Dobra. Głosy są strasznie głośno. Dlatego muszę sobie jeszcze przyciszyć jakoś. Jeżeli mogę oczywiście. Aha, nie mogę bardziej. Dobra, to sobie przyciszę to. A nie, teraz nie mogę wyjść nawet. A nie, jest dobrze. Jest dobrze, ludziska. Sobie muszę to przyciszyć, bo ja naprawdę zaraz, jak coś mi wyskoczy, to ja. To ja umrę, dobra. Dobra, ludziska, także. Tutaj jest. Musimy chyba ukucnąć. Ogólnie to jest jakaś zmodyfikowana wersja, więc. Zamknijmy te drzwi lepiej. Nie, dobra, się nie da. Czemu nie mogę ukucnąć? Control? Aha. Nie każcie mi nagrywać nigdy strasznych gier. Tak. A ja tu się zastanawiam. Wow! Ej, chodź tu. Chodź tu, nie idź tam. Gdzieś sobie. Ogólnie gram teraz na kompie Red Sesha. Przyszedłem do niego sobie. Ej, chodź tu, ja też się boję. Też mam uczucia. No nie, nie mogę. Fuck. Już zawału dostałem. Dobra, ludziska. Idziemy na dół. Ogólnie przechodziłem to kilka razy, ale nigdy tego nie nagrywałem. Chciałem to nagrać kiedyś, więc mam teraz. Kurczę, sobie wziąłem jakieś cholerne SCP. Ale ja lubię się bać, więc to dla mnie może do. A nie, czekaj. Tutaj nie da się skakać, czy nie ominę Zenka. Dobra, trudno. Nie da się skakać przez barierki. Jakbyście ludziska mi powiedzieli, skąd znaleźć SCP to stare 087A, bo to jest chyba A. Z tymi starymi schodami, bo to widzieliście, w ogóle się budziliśmy na jakiejś plaży, a nie tutaj. Co było dosyć dziwne. A ja. O, już lapis lazuli. Dobra. Ogólnie oglądałem jakiś filmik, jak ktoś sobie wymyślił fabułę tej gry, że jesteśmy żoną jakiegoś męża, który wciskamy bigos. Że wciskamy swojemu mężowi bigos i on uciekł przed nami i teraz do piwnicy. I teraz ścigamy tego męża, ale on może nas zabić, także. I przestraszyć mocno, bo w sumie. Wow. Dobra. Ja niestety nie jestem aż taki hardkorowy. Chociaż grałem w tą grę wcześniej przy zgaszonym świetle. Ale ja niestety aż taki hardkorowy nie jestem, żeby mieć wyłączone światło. Chociaż. Nie, dobra. Schodzę na dół. Bo za bardzo się boję. Te napisy mnie denerwują. O Jezu, nie. Nie. To telefon czyjś. Weź ten swój telefon. Od razu po tym SCP sobie zagramy SCP-087B, czyli jak schodzimy sobie do taką piwniczką. Nie, jakby to w sumie powiedzieć, to nie wiem.
Dobra. Gadam, żeby się nie ten... nie przestraszyć. Muszę gadać podczas nagrywania takich strasznych rzeczy, to wtedy... Szymek! Jezu, nie strasz mnie! Co? Aha. Okej, dobra. Ktoś tam rycerz mi pokazywał w sumie, ale nie wiedziałem co. Wow! Dobra, czas dogonić męża, który nam... który nie chce bigosu zjeść naszego. A bigos był smaczny. Więc... to żygi mojej babci. Dobra, idziemy dalej. Które to jest piętro? 23. Zwykle coś się działo na 50. Ale zobaczymy, jak tym razem będzie. Kurczę, głupia myszka, Jezu. Muszę sobie podkładkę kupić. Nie chcę się odwracać nawet. Okej, dobra. O, tu się zesrała moja babcia. Jej, ludziska. Jestem... szalony. Johnny szalony. Recyt sobie tam leży na łóżku, słucha muzyki, ma wyjeb. I przytulam psa. I przytula psa, tak. Jeżeli słyszycie go, to fajnie. O! Moja babcia dostała miesiączkę. Znaczy dostała, Boże. To... fuck! Jezu! Oh, fuck. Nie widziałem na szczęście. Wow! Dobra, idzie dalej, idę dalej. Wow! Jezu! Dobra, idę dalej. Nie boję się. Dobra, idę dalej. Bo jakieś dziwne dźwięki dochodziły z tej dziury. To była dziura? Tak, tam była dziura. Wow! Ale mnie nieźle wystraszyło to coś w sumie. Wow, dobra ludziska, muszę gadać. Muszę gadać i się nie patrzę. Ja się nie patrzę! Nie! To nie przestawaj gadać. Jezu! A teraz widziałem. Jezu! Nie przestaję gadać. Stary mnie atakuje. Znaczy, mój mąż mnie atakuje. W sensie, wiecie o co chodzi. Też to słyszycie? Płacz dziecka. Dobra, poczekajcie. Chwila przerwy. Łyk coli. Dobra, nawet dwa były. Dobra, idziemy dalej. Dobra, żebym się nie zakrztusił. Fuck! Wow! Co to było? Ja stamtąd spadam. Nie wiem, twarz mi się jakaś na ścianie pojawiła. Zgasiło się światło nagle, a po zapaleniu pojawiła się jakaś twarz na ścianie. Co to? XD. A faktycznie. Hmm. 43 poziom. Jak do tej pory bardziej się wystraszyłem, niż jak wcześniej grałem. Naprawdę, teraz bardzo mnie to wystraszyło. Czyli to, co mówi Madzia, było prawdziwe. Bardziej się boisz, jak nagrywasz, niż sam. Tak. Nie wiem, czy słyszycie tam rycecza w tle, ale... Ale nie, naprawdę mi... Na przykład jak grałem w Dead Space'a, to mi bardziej pomagało nagrywanie, bo się czułem, jakbym grał z moimi widzami, których w sumie nie miałem. SCP to co innego niż Dead Space.
Au, też słyszycie to piszczenie? Aby jesteśmy 48 poziomie. Obroń mnie. 49 poziom. Zaraz będzie. 49. Coraz bliżej słyszę płacz dziecka. Co byś się stał, jakbyś poszedł w górę? Nie wiem, czy mogę. Ale nawet nie chcę próbować. Schodzę w dół. Gonię mojego męża, który nie chciał bigosu. On jest zły. Jak nie chce bigosu, to jest... Schodzisz po bigos? Schodzę po bigos. Nie, ja muszę nakarmić mojego męża bigosem, bo on jest zły, bo on nic nie jadł od 2 dni. Jakoś zbladł strasznie. Wyblakł w ogóle. Schudł strasznie i ma jakieś kościste łapy i w ogóle jest strasznie. Dlatego muszę wepchnąć w niego bigos, bo jak nie zje, no to niestety umrze. Ale trzeba zobaczyć. Ale to, że musisz gadać, nie znaczy, że bez sensu. Nie, ja muszę bez sensu gadać. Ja muszę gadać. Fuck! Jezu! Run away, run away, run away. Jezu! Znowu nie widziałem. Fuck! Wow. Jezu! Jezu! Jezu Chryste! Ja nawet stamtąd się strasznie przestraszyłem. Wow! Wow, ludziska! Serdzień tak, ja dzięki za wyluzowanie! Dobra, ludziska, to było... Zagrajmy w SCP-087. Także żegnam!